Witam, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o największych beksach w Naruto, czyli klanie Uchiha. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy w każdym momencie swojego życia mieli najsilniejszą psychikę, jaką można mieć. W ramach wstępu, żeby było jasne, bo lepiej to powtarzać chyba przy każdej możliwej okazji, temat tego odcinka jest mocno subiektywny, choć wpadłem na niego po przeczytaniu tego długiego komentarza. Przedstawię wam więc dziś, dlaczego uważam, że klan Uchiha to największe możliwe beksy w tym anime, choć wiadomo, że nie wszyscy. Zaczniemy chyba od tego, o czym już mówiłem w odcinku dotyczącym Tobiramy. Wiadomo było, że nienawiść w tym klanie rosła wraz z utratą jakiejś osoby, którą członek klanu Uchiha tracił i właśnie wtedy przebudzali oni Sharingana. To powodowało, że taki użytkownik często posiadał silne negatywne emocje do kogoś konkretnego lub w sumie do każdego, a jednocześnie wzmacniał swoje umiejętności dzięki przebudzeniu Dojutsu, które jakby nie patrzeć było bardzo, bardzo mocne. Zapamiętane? To lecimy z konkretami. Odizolowanie ich od wioski. Jest to niewątpliwie jeden z najczęstszych argumentów, który ludzie poruszają, jeśli chodzi o pokazanie tej strasznej krzywdy, jaką ten zły Tobirama im wyrządził, ale czy na pewno? Ujmy to inaczej. Jak nazwalibyście grupę, której dajecie większą władzę nad, nazwijmy to kolokwialnie, zwykłymi ludźmi, jednocześnie dając im prawa do aresztowania obywateli czy wymierzania sprawiedliwości? Ja nazwałbym to uprzywilejowanym klanem. Do tego dzięki takiemu zabiegowi trzymano ich z dala od pola bitwy, więc mieli mniejszą szansę na doświadczenie śmierci bliskich im osób, co jednocześnie powodowało, że ich możliwe powikłania z tą całą nienawiścią były zminimalizowane. W ten też sposób klan Uchiha siedział sobie wygodnie w wiosce, popijali sobie sake, łapali przestępców i chillera. Zaraz pewnie ktoś wyskoczy z tekstem: ale Eliasz, przecież oni zostali odepchnięci na zbocze wioski. Please. Mówicie, że specjalny teren tylko dla Uchichów, 10 minut od centrum wioski to aż taki ból? I ja rozumiem, że niektórzy mogliby się czuć pokrzywdzeni z tego powodu, albo uznać, że przecież Tobirama dał im tą funkcję, która z góry jest spisana na krytykę, bo to przecież policja, ale ludzie, to jest takie na wyrost, że głowa mała. Wojskowe policyjne siły Konohy miały władzę, która ustępowała tylko Hokage oraz Anbu. Żaden Jonin nie mógł sobie od tak kogoś aresztować, a więc gdzie ten ucisk ze strony drugiego Hokage? Dał im on odpowiedzialną rolę, do której byli stworzeni. Dał im jakąś tam władzę, cel oraz spokojne życie, dzięki któremu nie musieli oglądać śmierci bliskich. Poza tym całym odepchnięciem od centrum wioski przecież mogli robić wszystko to, co chcieli. Nikt im nie zabraniał iść na rynek, jeśli chcą sobie kupić świeże bułeczki, takie, wiecie, jeszcze cieplutkie i chrupiące. Madara nie został wybrany na Hokage. Drugim przykładem będzie najsilniejszy członek Uchiha, którego poznaliśmy w Naruto Shippuden. Wiadomo, że Madara jest bardzo lubiany, czemu oczywiście się nie dziwię, ale to, jak został ukazany podczas opuszczenia Konohy, bo nie został Hokage, jest po prostu bardziej zabawne niż tragiczne. Ta część psuje trochę wizję Madary jako gościa bądź co bądź dość inteligentnego i unikalnego. Nie wiem jak wy, ale ja bym powiedział, że Madara się po prostu spłakał, gdy nie otrzymał funkcji, której pragnął, argumentując to tym, że przecież nigdy nie zostanie Hokage, bo Tobirama na to nie pozwoli i doprowadzi do upadku klanu Uchiha. Jak jeszcze z tym pierwszym się mogę zgodzić, tak z tym drugim no nie. To było tylko takie czcze gadanie, aby pokazać, jak nam to w Uchiha smutno i źle. Wracając jednak do tego, że Tobirama nie pozwoliłby Madarze zostać Hokage, to czy kogokolwiek to dziwi? Dawać największą możliwą władzę gościowi, który jeszcze jakiś czas temu sam mniej dbał o swoich ziomków z klanu, bo on chce walczyć z Hashiramą, pomimo tego, że przegrywali coraz bardziej wojnę z Senju. Dawać władzę Madarze, temu samemu, który chciał postawić życie Tobiramy lub Hashiramy, żeby w ogóle spróbować im zaufać i w ten sposób, cytuję, wyrównać rachunki. Tak, ciągle mówimy o tej samej osobie, która jak tylko nie dostała swojej upragnionej funkcji, postanowiła porzucić wioskę i atakować ją później. Więc co złego mogłoby się stać, gdyby ktoś taki dostał władzę? Oczywiście nie neguję tego, że Madara mógłby być dobrym Hokage, jednakże cała jego przeszłość i w zasadzie krótka przyszłość po tym, jak nim nie został, wskazuje na to, że była to dobra decyzja. Pokazał on, że gdyby coś poszło nie po jego myśli, byłby gotów rozpętać nawet wojnę domową. Podejrzenia po ataku Kyubiego.
Kolejnym przykładem jest ten z tym, jak to klan Uchiha był podejrzewany o to, że to on maczał palce w ataku Kyubiego na wioskę i oczywiście co zrobili? Oburzyli się, że jak to tak? My, przykładni obywatele, którzy wszystko robimy dla wioski, jesteśmy policją, więc przecież dowody, które jasno wskazują, że to ktoś z Sharinganem, który by the way posiada głównie nasz klan, z małymi wyjątkami, przecież nic nie znaczą. Jakim prawem oskarżacie nas, porządnych obywateli, o takie zbrodnie? Obrażamy się, a tymczasem elo, bo musimy zaplanować jakąś wojnę domową. Wiem, spłuciłem to, ale no, tak było. Z tego powodu jeszcze bardziej odgrodzono się od klanu Uchiha, głównie za sprawą Danzo, co było słabym zagraniem, ale nie powiedziałbym, że od razu takim by rzucić się w wir nienawiści do wszystkich poza ich wspaniałym klanem i uważać, że są dyskryminowani i prześladowani, bo ktoś bada sprawę ataku, tak jakby wywodził się właśnie z tego klanu i wiecie co? Dokładnie tak było. Może to nie był nikt z wewnątrz wioski, ale był to członek klanu Uchiha, o którym nikt nie wiedział, więc chyba jasnym jest, że podejrzenia spadły właśnie na nich. Jako policjanci powinniście to wiedzieć. Poza tym, jakie to konsekwencje tego ponieśli? Przecież nie zabili co piątego członka klanu Uchiha. To, że ludzie zaczęli krzywo na nich patrzeć, było poniekąd uzasadnione, a to, że ci już się dali tym prowokacjom, to tylko i wyłącznie ich wina. Fugaku został pominięty podczas wyborów na Hokage. Mamy kolejny przykład tego, że to stanowisko jest arcypożądane. Jednym z argumentów na wywołanie wojny domowej było to, że Fugaku nigdy nie był brany pod uwagę, jeśli chodzi o to stanowisko. Pomijając to, że o Fugaku nadal jest wiadomo tak mało, że szkoda gadać, to nie jest niczym dziwnym, że nie został nawet brany pod uwagę. Nie tak trudno było go przekonać do zamachu stanu. Gdy tylko zaczęto podejrzewać klan o przywołanie Kyubiego i kontrolowanie go, aby ten niszczył wioskę, to co zrobił Fugaku? Wykorzystał swojego syna Itachiego, aby ten dla nich szpiegował. No i oczywiście finalnie był gotów dokonać ataku na wioskę, ale ten nie doszedł do skutku, oczywiście przez masakrę jego klanu. Fugaku po prostu nie nadawał się na stanowisko Hokage. Mam wrażenie, że łatwo byłoby go przekonać do rzeczy niekoniecznie dobrych, w końcu nie inaczej było z tym zamachem stanu. Dodatkowo Kishimoto spieprzył jego historię, bo nie wiadomo o nim praktycznie nic. Przebudził Mangekyou, był porównywany nawet do Minato, ale co z tego, jeśli my, widzowie, nic z tego nie widzieliśmy. Podsumowując, tak jak mówiłem na początku, nie można wrzucać wszystkich do jednego worka i tak przykładowo Shisui, Itachi czy Kagami zdawali się myśleć zupełnie inaczej niż większość ich klanu i dążyli raczej do pokojowych opcji na zakończenie konfliktów, a nie szukali ich na siłę i nie znajdywali powodów, dzięki którym będzie można uzasadnić wszystkie akty przemocy. Oczywiście w tym wszystkim nie pomagała ich klątwa nienawiści związana z Sharinganem, no i Zetsu. Zetsu też odgrywał tu swoją rolę. Ogólnie rzecz biorąc, w dużej mierze klan Uchiha jest sam sobie winien i boi się do tego przyznać. Robią szemrane ruchy, takie jak kazanie Itachiemu szpiegować Hokage, są niezwykle nienawistni, są po prostu tykającą bombą, a ludzie nie są ślepi i najzwyczajniej w świecie wiedzą, że nie można im ufać. Z drugiej strony mogę się kompletnie mylić, ale być może ktoś z was w komentarzu pokaże błędy w mojej logice i do tego zapraszam, bo chętnie o tym poczytam. I to już na tyle w tym odcinku. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!